Cześć i dzisiejszy odcinek nie będzie bezpośrednio związany z ważeniem piwa, ale będzie związany bezpośrednio z piwowarstwem, bo będzie traktował o wrocławskich bitwach piwnych. Piwo Warzone, czwarta edycja. W ostatnią sobotę odbyła się druga bitwa eliminacyjna i była ona w stylu Witbier. Co to w ogóle są bitwy piwne? No, jak mieszkasz w większym mieście, jesteś piwowarem, to na pewno słyszałeś o takich inicjatywach jak bitwy piwne, na przykład Warszawska Akcja Warzelna, czy tutaj w Opolu też chłopaki robią jakieś bitwy, są poznańskie bitwy, szczecińskie. No, jest tego naprawdę dużo i idea jest taka, żeby propagować piwowarstwo domowe, żeby po prostu wciągać innych ludzi też do tej zajawki, no i też, żeby piwowarzy mieli jakieś fajne miejsce spotkań, żeby mogli się razem ze sobą pobić na różne style. No i wszystko ma służyć temu, żeby dobrze spędzać czas, po prostu. Jak wygląda schemat rozgrywek czwartej edycji Piwo Warzone? 24 piwowarów podzielonych jest na 4 grupy. Każda grupa w eliminacjach walczy w innym stylu. Tym razem postawiono na bardzo klasyczne style. I tak, pierwsza grupa biła już się w stylu Sezon, nudna Belgia. Druga bitwa, o której powiem trochę więcej dzisiaj, to również belgijski styl, Witbier. Trzecia grupa eliminacyjna, w której ja będę się bił, no to Sweet Stout. Czwarta grupa eliminacyjna, która będzie biła się za jakiś miesiąc, British Brown Ale, czyli same bardzo klasyczne, szybkie do zrobienia piwa, bo było mało czasu. I zwycięzcy, czyli trzy osoby z każdej z tych grup, przechodzą do ćwierćfinałów. I tak, grupa pierwsza i grupa druga po trzech piwowarów przechodzi do stylu piwa, motywu przewodniego, jakim jest Afryka Dzika. Afryka Dzika, i tutaj już piwowar musi sobie sam to zinterpretować i zrobić piwo po prostu pod ten jakby kontekst. Piwowarzy z grupy trzeciej i czwartej, którzy przechodzą do ćwierćfinału, będą bili się w piwie z motywem przewodnim, jakim jest bogactwo Indii. No i tutaj też inwencja twórcza, kreatywność piwowara musi zadziałać i zrobić po prostu piwo pod ten właśnie styl, pod ten kontekst. No i z tych dwóch grup, które się utworzą, znów one będą miały po sześciu piwowarów i po trzech piwowarów z każdej grupy przechodzi do półfinału i w półfinale biją się w stylu piwa lekkie, rowerowe, czyli to ma być piwo do 8 Belgie. Czemu rowerowe? No raz, że no, żeby było dla rowerzystów. Dwa, że rower jest motywem przewodnim lokalu, w którym będą się odbywały te bitwy. Fort Hops, no, on ostatnio zmienił jakby trochę styl, koncepcję, że też oprócz piwa podłapał trochę temat właśnie rowerów i stąd piwo lekkie, rowerowe. No i później trzech piwowarów przechodzi do finału i w finale bije się w stylu piwnym, jakim jest West Coast IPA na polskich mielach. Ja troszkę sceptycznie podchodzę do tego stylu, gdyż West Coast IPA kojarzy mi się bardzo mocno z chmielami amerykańskimi. A nie mam pojęcia, czy tutaj ten West Coast będzie opierał się na chmielach pochodzenia amerykańskiego, ale wyhodowanymi w Polsce, na przykład Chinook, Cascade, czy tylko i wyłącznie na polskich odmianach chmielu typowych, czy nie wiem, lubelski, Sybilla, Junga i tak dalej. Mam nadzieję, że chociażby będą dozwolone te właśnie chmiele wyhodowane na polskiej ziemi, ale pochodzenia amerykańskiego, no bo jak będą miały być same polskie chmiele, no to słabo widzę tego West Coasta. Dobra, to tyle o schemacie rozgrywek. Teraz przejdźmy bardziej szczegółowo do bitwy eliminacyjnej numer 2 w stylu Witbier. Ogólnie o stylu. Co to miało być za styl? No, jeżeli ważycie piwa, no to Witbiera już pewnie ważyliście. Jest to piwo lekkie, belgijskie, pszeniczne. Zasyp stanowi głównie słód pszeniczny bądź pszenica niesłodowana. Historycznie ma być to pszenica niesłodowana. Resztę zasypu stanowi słód pilzneński. No i oprócz tych aromatów pochodzenia drożdżowego, czyli tam lekkie fenole i lekkie estry, mają być tutaj główne nuty pochodzenia przyprawowego, które są dodawane do tego piwa, czyli kolendra, skórki pomarańczy, curaçao, tak to się mówi, curaçao, curacao. Wybierz jedno z trzech i wszystko jest dobrze. No i oczywiście, no, skórka pomarańczy, skórka cytryny.
To są dodatki dominujące właśnie w tym stylu piwa. No jak wypadły piwa na tych bitwach? No, nie było źle. Spodziewałem się, że może być troszkę gorzej, bo piwa belgijskie pszeniczne, Witbiery mają tendencję do zapachów kanalizacyjnych, taki powiedzmy siarkowodór na mniejszym bądź niższym, na większym bądź mniejszym poziomie. Na szczęście było to tylko w sumie w jednym piwie i to piwo dostało najmniej głosów i to nie chcę powiedzieć, że to cieszy, że ktoś przyniósł zepsute piwo, tylko cieszy to, że publiczność, która jest tak naprawdę amatorami w większości, potrafi rozpoznać piwo, które jest ewidentnie wadliwe i je odrzucić. To piwo dostało 10 głosów, z około powiedzmy, tak szybko przeliczyliśmy, głosów było powiedzmy 90, czyli jednak większość osób wiedziała, że z tym piwem coś jest nie tak. No i reszta, 5 piw była dobrych, jedno było wyjątkowo dobre. Trzy były bardzo podobne i jedno te z piątego miejsca też tam delikatnie multivitamina, jakaś witamina C, taka chemiczna, też tam troszkę takim czymś pachniało. No i ono nie przeszło, a te cztery piwa, które zajęły cztery pierwsze miejsca, były naprawdę spoko. Te jedno pierwsze się naprawdę wyróżniało, miało bardzo piękny aromat. Było tam chyba dorzucone sporo zestu na cichą fermentację, było czuć te cytrusy, było czuć kolendrę, było czuć taką po prostu witbirowość. W smaku było też bardzo dobre. No i piwa z numerem 2 i 3, które przeszły też dalej, bo trzy piwa przechodziły. No i to czwarte też, one były bardzo podobne. To już były tam niuanse. Wszystkie były pijalne, we wszystkich była wyczuwalna ten właśnie charakter witbirowy, czyli kolendra, skórki cytryny, skórki pomarańczy, po prostu te cytrusy delikatne. No niektóre były bardzo one subtelne, niektóre mniej. No i tu już po prostu wybór był taki, który lepiej tak naprawdę smakuje. Moim zdaniem wyniki były bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość tych piw, że rzeczywiście przechodziły tam piwa, które były dobre niż to piwo, które miało dużo znajomych, na przykład. A teraz, jak macie ochotę, to zobaczcie, jak było na tych bitwach, a później powiem Wam, dlaczego warto na nie wpadać. To cześć wszystkim, dzięki za tak liczne przybycie. Nazywam się Dawid, jak widać. Króleczko małe, jak widać. Tak samo z domu. Zapraszam Cię, ale... Marcin! Zapraszam. Ale te wszystkie, co ten kolega No i taką fajną, przyciągającą rzeczą w tych wrocławskich bitwach piwowarskich jest to, że one wszystkie odbywają się w innych lokalach. Wszystkie bitwy eliminacyjne to jest tak naprawdę inny lokal. Ćwierćfinały też są w innych lokalach. Tak samo półfinał i finał. Finał jest, zawsze odbywa się w browarze, który jest jakby głównym sponsorem danego sezonu bitew. No i później jeszcze to piwo jest ważone w tymże browarze. Także tutaj jest fajna gratka dla piwowarów domowych, którzy później mogą sobie uważać właśnie to piwo na duży garach. Oczywiście tylko zwycięzcy. No i co jest fajnego jeszcze w tym, że każda bitwa jest organizowana w różnych lokalach. Zwykle są to fajne lokale, gdzie jest dobre jedzenie, dobra atmosfera. Są to lokale przyjazne piwowarom domowym. Często tam są zniżki na legitymację PSPD. W sumie nie często, bo chyba tylko w kontynuacji jest zniżka. Ale co jest innego fajnego, że na te bitwy przychodzi bardzo dużo piwowarów domowych i każdy z nich przynosi jakieś swoje tam sztosy czy piwa, którymi się chce pochwalić i no jest taka niepisana zasada, że takie piwko domowe można sobie bezpiecznie w tym lokalu otworzyć i nikt nic nie powie. To nie jest jakoś robione tak, żeby to było eksponowane, że po prostu te butelki się walają. Wszystko oczywiście jest w granicach rozsądku, grzecznie, z kulturą, tak żeby po prostu te butelki się tam wszędzie nie walały, ale
można takie rzeczy zrobić. Także jest to też fajna okazja, żeby na przykład wymienić się doświadczeniem, zapytać się innego kolegi piwowara, co sądzi o twoim danym piwie. No i przy okazji raz, zabawy, głosowania, możliwości wyboru jakiegoś fajnego piwa, możesz jeszcze zebrać feedback o swoim piwie. Także myślę, że przychodzą takie bitwy, to są same plusy, bo jest dobra zabawa, dobra atmosfera, dobre piwa, nie zawsze, czasami są jakieś do dupy piwa, także z tymi dobrymi piwami trzeba uważać, ale w większości jest bardzo pozytywna atmosfera. No i tak to właśnie wygląda na wrocławskich bitwach piwnych. Jestem ciekaw, jak to wygląda w twoim mieście. Jeżeli są, to daj mi znać w komentarzu, bo bym się chyba chętnie tam wybrał, zobaczył, jak w innych miastach to się wszystko odbywa, tylko czasami mam problem ze znalezieniem tej informacji, nie wiem, czy to na Facebooku, czy ogólnie w internecie. Znalazłem tylko tak naprawdę obecnie chyba warszawską akcję warzelną oraz opolskie bitwy piwowarów, ale tam nie widziałem nigdzie schematu rozgrywek, także nie wiem, kiedy i jak to się odbywa, w jakich stylach, czy po prostu jest jakaś inna konwencja tego wszystkiego. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrocławskie bitwy piwne. Do następnego razu. Cześć!